Pod koniec stycznia poznamy zwycięzców 7. plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenera miasta i gminy Mikołajki. Wyłonienie najpopularniejszych sportowców i trenerów odbywa się w formie głosowania poprzez wysłanie SMS. W tegorocznym bierze udział 40 sportowców poniżej 18 roku życia, 16 pełnoletnich sportowców i 5 trenerów. Uczestników wytypowały szkoły i kluby sportowe. Sportowcy i trenerzy wybierani są głosami naszych mieszkańców. Głosowanie odbywa się na zasadzie wysyłania SMS-ów. Głosujemy w 3 kategoriach wiekowych, do 18 lat, powyżej 18 lat i najpopularniejszy trener. Żeby oddać ważny głos, należy wysłać SMS-a na numer 71464. W treści SMS-a należy wpisać: jeżeli chcemy zagłosować na kandydata w kategorii do 18 lat, wpisujemy junior. I numer przyporządkowany danemu kandydatowi. Jeżeli chcemy zagłosować na kandydata powyżej 18 lat, wysyłamy SMS-a o treści sport. I numer kandydata, na którego chcemy oddać głos. I podobnie w trzeciej kategorii, jeżeli chcemy zagłosować na trenera, w treści SMS-a wpisujemy trener. I numer przyporządkowany danemu kandydatowi. Numery można znaleźć m.in. w samorządowej gazecie Nasze Mikołajki oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy, jak i na mikołajki24.com i mikołajki.wm.pl. Warto jest pamiętać, że głosowanie trwa tylko do 22 stycznia. To naprawdę nie jest długo, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby brać telefony do rąk i wysyłać SMS-y na swoich najpopularniejszych sportowców i trenerów. Wyniki plebiscytu poznamy pod koniec stycznia. Najpierw najpopularniejszych sportowców do 18 lat, którzy otrzymają wyróżnienia 27 stycznia, a dzień później zwycięzców w pozostałych kategoriach.